Stop. Ja. Jak to ja się tak staram, takie ujęcia robię, a tu tyle oglądalności, a subiki biedne, opoczki, dziełuszki. Docencie moją pracę, bo ja siódme poty w lewą. Dejcie, że tego subika, niech ten kanał rośnie w siłę. Oglądamy dalej. Siema! Z tej strony Fiflak Farmer. Dzisiaj w końcu kosimy gorzowską. Pięknie urosła. Gęsta, ponad kolana, no do kolan powiedzmy. Ale łan jest piękny. Myślę, że z 80 balotów będzie z tych 2 hektarów. Super. Uratuje nas to, bo kiszonki mamy wiecznie mało. A teraz będzie w końcu spokój z kiszonką. Kosimy dalej. Znaczy, dopiero zaczynamy u was. Ja już se zacząłem, żeby zobaczyć. Dość tak saren tu żadnych nie ma z młodymi, chyba zawczas jeszcze. I dobrze, bo to ciężko zobaczyć z kabiny. Wszystko pięknie działa. Pierwsze testy ma za sobą. Nic się nie dzieje. Biegi wchodzą ładnie. To moja, ta moja sztukateria wybieraka nawet poprawiła trochę sytuację. Już to jest precyzyjniejsze. A lepsze nie będzie. Takie to już musi zostać. Teraz to już dobrze chodzi. Kosimy sobie na 20. 1500 pod górkę, 1700 obrotów. Spokojnie sobie daję radę. Z tym, że ja, moi drodzy, przed koszeniem zrobiłem nożyki w kosiarce, żeby wszystko było sprawne. Stare poobracałem, jak były jeszcze możliwe. Uzupełniłem, nowe pozakładałem. Wszystko chodzi. Ty coś glantuj. Lepiej nie przekwolić. Po kole to zaraz się to. No ma kołsiareczka co robić, ma. Renóweczka spokojnie, na 20 daje radę. Chociaż pod górkę słyszę po tumniku, że już chyba wszystkie kuniki zostały zaprzągnięte do tej pracy. Świeży, to ładnie sobie będzie pykać maszynkę. Super tym traktorkiem się kosi. Jednak jakbym miał teraz wybierać do takich prac dzieronkarskich między przednim napędem a zwrotnością i skrętem, to zdecydowanie wolę tą zwrotność i skręt i jedną oś napędową, bo to jest po prostu coś pięknego. Wywijanie sobie jak się chce z traktorkiem. Trawy. Czarny z młodymi.
dam uciąć jej nóg. A tego zabrali z rąk i chowali go. Stąd też koszenie od środka. Kosząc od środka wyganiam zwierzynę na zewnątrz. Czasami mama pójdzie młode zostawi, dlatego trzeba patrzeć dobrze na legowiska. No niestety. O! Widzę, że żonka z dronem przyszła. No to popatrzmy, jak to nam z góry wygląda.